Witam wszystkich. Ponieważ czasami użytkownicy proszą, aby robić testy starszych radiotelefonów CB, a trafił do mnie tym razem prezydent Lincoln w dobrym stanie, a więc proszę bardzo, będzie test radiotelefonu prezydent Lincoln pierwszej generacji. Orientacyjne wymiary radiotelefonu. Szerokość 185 mm, głębokość 250 mm i wysokość 62 mm. Tradycyjnie porównanie gabarytów do Harego 3. Widok z góry na radiotelefony Lincoln Harry 3. Prezydent Lincoln jest już dosyć mocno rozbudowany, o niezłych parametrach i dużych możliwościach, dlatego jest ceniony przez wielu amatorów i do dnia dzisiejszego uważany za radiotelefon kultowy. Może opis radiotelefonu zacznę od potencjometrów. Przełącznik rodzaju modulacji FM, AM, wstęga górna, wstęga dolna oraz CW, czyli telegrafia. Kalibracja reflektometru. Płynna regulacja częstotliwości w czasie odbioru. Płynna regulacja mocy wyjściowej nadajnika. Blokada szumów automatyczna i ręczna oraz włącznik i regulator siły głosu. Ustawianie częstotliwości pracy radiotelefonu. Przyciski od zmiany kanałów do góry i do dołu są umieszczone na radiu, jak również na mikrofonie. Przyciski ciemne od góry, zmniejszenie czułości mikrofonu, zmniejszenie czułości odbiornika, czyli Local DX i zmiana trybu pracy wskaźnika. Tym przełącznikiem możemy wybrać sobie rodzaj pracy albo pomiar tak zwanego SWR-u, albo modulacji, albo sygnału przychodzącego i mocy wyjściowej. Następnie zmiana jasności wyświetlacza, skaner, czyli automatyczne przeszukiwanie pasma oraz przesuwanie kursora pod cyfrę, którą aktualnie chcemy zmieniać. Na dole mamy BipRoger, przycisk od szybkiej zmiany pasma i blokadę klawiatury. Tu mamy jeszcze dwa przyciski: tuba PA i filtr przeciwzakłóceniowy NB. Radiotelefon pracuje płynnie od częstotliwości 26 MHz do częstotliwości 30 MHz z dokładnością do 100 Hz. Częstotliwość 27200, czyli 20 kanał, podstawowej 40, szum własny odbiornika przy odłączonej antenie. Włączę filtr NB. Szum własny odbiornika przy czułości wejścia na oscyloskopie 5 V. Szum własny odbiornika przy czułości wejścia na oscyloskopie
500 mV. Włączę filtr NB. W tej chwili filtr NB jest włączony. Pomiar mocy wyjściowej nadajnika w AM-ie i z modulacją SSB. A teraz pomiar częstotliwości wyjściowej nadajnika. Częstotliwość ustawiona, jak widać, z bardzo dużą dokładnością, poniżej 10 Hz. Szum własny odbiornika przy odłączonym generatorze wielkiej częstotliwości. Włączę filtr NB. Filtr NB jest teraz włączony. I teraz czułość odbiornika. CNAT na poziomie 20 dB przy 0,9 mikrowolta. Selektywność odbiornika przy odstrojeniu generatora o 2,5 kHz powyżej kanału. Selektywność odbiornika przy odstrojeniu generatora o 5 kHz powyżej kanału. Kontrola nadajnika przy odłączonym generatorze małej częstotliwości. Częstotliwość i moc wyjściowa nadajnika w AM-ie. Pomiar parametrów nadajnika przy uruchomionym generatorze małej częstotliwości na wejściu mikrofonowym. Moc z modulacją. Modulacja na poziomie 67%. Zniekształcenia toru nadawczego 13%. Pomiar modulacji przy napięciu na wejściu mikrofonowym 100 mV. Modulacja praktycznie się nie zmieniła, jest cały czas na podobnym poziomie. Czułość wejścia mikrofonowego mamy modulację 66%. Pomiar częstotliwości harmonicznych przy odłączonym generatorze małej częstotliwości. Druga, trzecia, czwarta, piąta częstotliwość harmoniczna. Prezydent Lincoln, dobrej klasy radiotelefon o dobrych parametrach. Wprawdzie czułość odbiornika jest trochę mniejsza, ale trzeba mieć to na uwadze, że ten radiotelefon ma już pewnie kilkanaście lat. Podejrzewam, że wystarczyłoby odbiornik zestroić i byłoby wszystko w porządku.
reszta parametrów jest praktycznie wzorcowa. Posłuchajmy, jak ten radiotelefon radzi sobie z silnymi zakłóceniami w mieście przy antenie stacjonarnej na budynku. Niestety blokada szumów automatyczna z tak silnymi sygnałami sobie nie radzi. Dziękuję wszystkim i pozdrawiam.